To chyba piec był, albo piec kocioł bardziej. W sumie. No i widać, ktoś tu już był, ale jest rower. Ty, chodź zobaczyć, co tu jest. Wiem. Tak, patrzę, co tutaj jest, ale widzę, że jakieś żarówki, maszynka do golenia i w sumie... Ale kafelki ładne zostały. No. Zaczekaj, poświeć to. Witam dzisiaj z Dawidek Eksplorator, który tam poszedł dalej, oraz Marcem na Urbexie. Będziemy zwiedzać dom i pokażę, czego Dawid się wystraszył. O, tamtej lalki się wystraszył. No, powiem, że straszne. Tak wygląda właśnie wejście tutaj. Ktoś tu chyba kiedyś spał. Dobra, tam chyba pusto, nie chce mi się tam przechodzić. Wyżej są lepsze rzeczy. To chyba piec był, albo piec kocioł bardziej, w sumie. O. Wow, mysz. O, ogórki. I pełno książek. No takie stare za bardzo nie wyglądają, chociaż... Od fotela. Choinka. I tutaj różne książki. Nie wiem, czy ten plecak mogę sobie tu zostawić. O, dymian. Dobra, ukryję go tutaj po prostu. Może nie jest to jakoś bardzo ten, ale tam nic. Dobra, przechodzimy wyżej. Albo, dobra, wezmę go sobie na górę. Wejście, które jest zamknięte. Dobra, zostałem go tu. O, się jak mi przykro, lampa. No i widać, ktoś tu już był, ale jest rower. Prawdopodobnie ktoś tu albo mieszkał, albo mieszka. To był kaloryfer, ale wykręcili. Ty, chodź zobaczyć, co tu jest. Wiem. To. No. Wiem. Fotel. Na bydło jest. No, więc idziemy dalej. Myślisz, że ktoś tu aktualnie może mieszkać, czy raczej mieszkał? Raczej nie, się tak wydaje. Wow, pralka. O, pompa. No, chyba próbowali się do niej dobrać, jak widać. Łazienka taka już, no widać, taka trochę już się sypie ten dom. Pleśń tutaj wchodzi. Co widać? Tam coś, stok pomidorowy. Już pusta. O, co to? Nie wiem. Ale to jest lodówka. Oj, dużo pajęczyn. Lodówka, piec. No i znowu, jak widać, ktoś tutaj przebywał. Na pewno w tych siatkach puszki są. Zaraz tutaj jeszcze popatrzę. O, 2020. Jeszcze data moich urodzin, no nie. To nieźle. Tak patrzę, co tutaj jest, ale widzę, że jakieś żarówki, maszynka do golenia i w sumie...
Bardziej tam jakieś elektroniczne i taki syf trochę. O, linijka też jest. Tu są jakieś leki, tabletki, orzeszki. I w sumie tyle. O, opakowanie, pudło po grzejniku elektrycznym. Kolejna butla od napoju sprzedażowego. O, to widziałeś? No. O, mamy tu... Czekaj, bo mi się lampa rusza. Perfumy. O kurwa. Chłopie. Co? Męskie. A widziałeś tu? Gdzie? Widziałem. Gdzie? O, gdzie? Czuć. No tu masz. Ale tutaj widać, że jakby... Patrz. Tam, kto tu mieszka? Myślisz? Tam jest balkon, ale nie będę wyłaził. Nic tam. W sumie. O, tu jest ten grzejnik. Jakiś tam obraz. A, elektryczny. Oświeć tu. Dobra, tutaj w sumie szafy tylko takie tam. Ta, zobaczysz co jest u góry. Tu jest rower. Jest. Mogę go wziąć i gdzie? Ale jak odłożysz, no to tak. Z powrotem. Odłożysz? No. Tam też balkonik, jak widać. Syf i trawa. No i Dawid zasłonił, ale zaraz odsłoni. No właśnie. Tam mamy monitorek, zaraz się zajmiemy. Tak jak widać. No z początku taki niechętny był do nagrywania, ale jak mu powiedziałem i zobaczył to, to mówi, dobra, nagrywam, nagrywam. O, magazyn z GTA. Wziąłem trochę tu ten San Andreas. PSX. Ty, jako pleśń, ja tego nie dotykam rękawiczkami. Popatrz na to, ej. I tak tam nic nie ma, także. Popatrz to, no. Znowu magazyn z Kiboru, no bo nie jest daleko. Ale kafelki ładne zostały. Tu! Chodź sobie przejdź. Poświeć. Co? Zobacz sobie na te szafki. Okropne. Zaczekaj, poświeć to. Taki nowoczesny dom. Fajny nawet musiał być. O, telewizor. Kolejna choinka. Ktoś rozwalił. Mamy to tutaj, ha. Klawiatura. No, mówiłem. Może nawet działa. No. Tu kolejna, tylko też pusta chyba. Pusta. O, to jest myszka. Na kulkę, ale ktoś rozebrał. Kabla nie wziął. Też jakieś elektroniczne takie rzeczy, jakieś tam badziewia i inne. Fotele fajne. No. Kanapa. To widzowie, ja będę już powoli zakończał. Będę już wychodził, bo tu jest ciekawego nic. No. Dobra, mi tam jeszcze pomieszczenia zostały dwa. Lampa. Ja czekam na was na polu. No. Łazienka, no, ładne kafelki, ale już też syf. Dobra, i tu ostatnie pomieszczenie. No, tu nawet ładne te szafy. Tutaj żyrandol. Są tam jakieś rzeczy, ale zapleśniałe wszystko widzę na książce. Pleśniak, okropnie.
Dobra. Tak to wygląda. Tam ktoś se rękę podbił na tym. Jeszcze coś, ale też syf. No dobrze, myślałem, żeby tu wejść. O, drabina. To już na działające. Dobra. Garaż. Jak widzisz. Tam byliśmy. Dobra, no to ja się będę żegnał. Powoli. Ze mną był Dawid Eksplorator oraz Marcel na Urbexie. I widzimy się na kolejnym. Mam nadzieję, że też będzie jakiś fajny.